dokładnie. Siemano YouTube, tutaj Bernard ze Snakeburn. Witam was w sobotnim odcinku. Dzisiaj mega odcinek. Większość z was pewnie zna już tego dżentelmena, a ci, co go nie znają, jest to wąż mleczny Nelsona, czyli łacińska nazwa Lampropeltis triangulum Nelsoni, forma albinotyczna. Jest to wąż należący do mojej siostry, chwilowo na moim przechowaniu. I dzisiaj dla niego zrobimy mega terrarium. Ale to nie będzie zwykłe terrarium, bo zrobimy mu bioaktywne terrarium. Zostańcie ze mną i jedziemy z tematem. No i jedziemy z tematem. Pokażę wam teraz, co dzisiaj użyjemy, jak to będzie wyglądać. I co, no zobaczmy, co tutaj się dzieje. W ogóle, stop, jeszcze chwileczkę. Dzisiaj mam pomocnika. Za kamerą stoi moja siostra. Gorące pozdrowionka. Siostra, przywitaj się. Hej. Hej. Wrodzona skromność po starszym bracie. Więc tak, mamy dzisiaj przygotowane terrarium egzotery o wymiarach 45x45x45. To nie znaczy, że to terrarium musi być właśnie takiej wielkości, ale takie mieliśmy, takim dysponujemy, więc takie urządzimy dla tego cudownego węża, którego widzieliście przed chwilą. Pokażę wam też, co mamy przygotowane. Mamy przygotowane trochę elektroniki, wiadomo. Termostaty, emiter ciepła, oświetlenie, ponieważ będzie to terrarium bioaktywne z żywymi roślinami, więc to oświetlenie jest potrzebne. Mamy też przygotowane, oczywiście to nie jest całość, tak? Tylko w kubku wam pokazałem. Jest to torf z torfowisk litewskich. Ogólnie jeden z najlepszych torfów, jakie są dostępne w ogrodnictwie. Czysty, bez nawozów, co jest mega ważne. Trochę mchu torfowca. Dekoracji, nie wiem, czy wykorzystamy wszystkie, ale wszystko naturalne. Korzenie, redmury, tuby korkowe. Mamy troszeczkę takich elementów dekoracyjnych, jak liście fikusa, który stoi u mnie na hodowli, trochę z takich kawałków kory sobie zobaczycie. Mamy coś, nie wiem, czy zauważyliście, czy to was zaciekawiło. Mamy ryż. Ale jeżeli chcecie się dowiedzieć, po co mi jest potrzebny ten ryż, no to zostańcie, na pewno wam to wyjaśnię. Zaczynamy. Ok, startujemy z aranżacją. Rękawiczki mam dlatego, bo nie lubię wyciągać później ziemi spod paznokci. Więc troszeczkę higieny. Nigdy za dużo. Więc tak, jedziemy. Najpierw wysypiemy ziemię. To wam przyspieszy, przecież będziecie patrzeć, jak wysypuję ziemię. Ta miseczka trochę jest za mała. Pójdziemy po coś większego. No i to ja rozumiem. Słuchajcie, ogólnie ziemi dajemy dużo. Po to, żeby tam się wytworzył ekosystem. Co jest bardzo ważne. Zresztą tak jak mówię, zaraz jeszcze do tego dojdziemy. Dajemy troszeczkę więcej ziemi. Zaraz damy do tego jakieś dekoracje. Ziemię musimy dosyć mocno poubijać. Ogólnie nie chcemy, żeby wąż się nam jakoś mocno zakopywał. Nie chcemy też, żeby wszedł nam za ściankę. I słuchajcie, jeszcze jedna w sumie ważna dosyć rzecz. Zanim wszystko sobie ułożymy, dekoracje, fajnie by było, żebyśmy zamontowali czujkę do termostatu w taki sposób, żeby była ona jak najmniej widoczna. Bo my nie potrzebujemy jej za bardzo widzieć tak naprawdę. Więc z racji tego, że ogrzewanie i ciepła strefa będą z prawej strony terrarium, czujkę sobie mniej więcej umieścimy tutaj w tym miejscu, bo tutaj będzie mi zależało, żeby był hotspot, czyli najcieplejsze miejsce w terrarium. Dlatego tą czujkę damy sobie tutaj. Schowaliśmy kabelek, tak żeby nie było za dużo widać. I jedziemy dalej.
zanim dosypiemy dalszą ilość torfu, poukładamy sobie troszeczkę dekoracji. Z racji, że lampropeltisy, czyli węże mleczne, należą do nocnych węży. Ich główna aktywność jest o zmierzchu i w nocy, dlatego musimy mu zapewnić kilka kryjówek, tak żeby on się czuł komfortowo i żeby miał miejsce, gdzie się schować. Ogólnie, ja sobie zaplanowałem, że to mniej więcej będzie wyglądać w ten sposób. Czyli tutaj umieszczamy, może na odwrót, dlatego że jest to krótsza tuba. Tutaj sobie poumieszczamy je w ten sposób. Trochę przykopiemy. Do tego zasypiemy to jeszcze delikatnie ziemią. Ułożymy to w miarę ładnie i podociskamy tutaj. Tutaj sobie w ogóle zostawimy miejsce na rośliny, takie pnące. Mamy trzykrotkę, mamy jakiegoś tam pnącego bluszcza i tutaj sobie to wszystko poukładamy. Co jeszcze? Tutaj zrobimy mu taką kryjówkę jakby główną. W sensie w tym miejscu będzie miał swojego najcieplejszą kryjówkę. Tutaj wiadomo, znaczy, że będą niżej te kryjóweczki, będą one zimniejsze. Damy sobie jeszcze kilka konarków, bo one bardzo fajnie, myślę, że bardzo fajnie się tutaj wtopią. Tak, żeby dodać troszeczkę takiej struktury. No i co, jak na razie na taki surowy stan prezentuje się chyba całkiem nieźle. Zaraz jeszcze dodamy trochę kolorów. Tutaj poupychamy. Wprawdzie lampropeltisy bardzo lubią sobie podkopywać, ale myślę, że tutaj damy radę. Ok, czas na odrobinę dodatków i tutaj myślę, że spokojnie możemy włożyć ten kawałek kory, on się będzie fajnie prezentował, ale zanim jeszcze zaczniemy wszystko sobie dogadać, jeszcze musimy sobie przypasować miseczkę. Myślę, że w tym miejscu będzie się fajnie prezentować, wtedy on wychodząc z tej nory będzie mógł się od razu napić. Także myślę, że będzie ona git, więc tutaj sobie ją zostawimy. Ale na razie ją wyciągniemy i pododajemy sobie troszeczkę zielonych kolorów. Upychamy sobie troszeczkę mchu, bo on będzie bardzo fajny klimat nam robił. Tak? Jeżeli jeszcze złapie trochę wilgotności, to się to wszystko, myślę, że nam bardzo ładnie zazieleni. Gdzie jeszcze? Może tutaj? Albo tutaj damy w róg. O. Tutaj. Tu. O, to jest dobry motyw. Tutaj damy troszeczkę większy plaster mchu i zrobimy, chociaż tutaj będzie miska, z tej strony zrobimy taki dywan.
Tutaj myślę, że taki dywanik dodaje dosyć sporo uroku. To co? Czas na jakieś żywe rośliny. Mam dwie pnące rośliny, które chciałbym, żeby poszły sobie tutaj w górę. Więc tak, pierwsza będzie ta. Ją, zważywszy na jej duże liście, sobie zasadzimy tu. Chciałbym, żeby ona właśnie w tym kierunku poszła, żeby obrosła tą część, o, rękawiczka, dziura, ale to nic, żeby sobie tą część właśnie obrosła. I drugą podobną roślinę damy sobie z tej strony. W ten sposób zrobimy taką dosyć, albo no, damy sobie z tej strony. W ten sposób one sobie tutaj będą rosły. Myślę, że fajnie to porosną, jeżeli jeszcze je dobrze ukierunkujemy i pozwolimy im zarosnąć tą część skrytą. Będzie to naprawdę bardzo fajnie i estetycznie wyglądać. Dam jeszcze sobie troszeczkę trzykrotki. Bardzo lubię trzykrotkę dodawać. Wprawdzie ona nie jest ukorzeniona, ale trzykrotka to jest łatwa roślina. Ona troszeczkę nam przełamie tą zieloność. Tutaj. I myślę, że też obrośnie. Obrośnie troszeczkę ten tą naszą tutaj skałkę, którą stworzyliśmy. Tutaj jeszcze zrobimy, żeby ten róg nie był taki pusty. Sobie podokładamy. Rośliny i powiem wam tak szczerze, że moim zdaniem jest, kurde, naprawdę bardzo fajnie. Zaraz jeszcze dosypiemy detalingu. Dosypiemy kilka takich rzeczy, które mogą się fajnie przydać. Dosypiemy troszeczkę mchu torfowca, ale chyba nie dużo, bo on tutaj się jakoś delikatnie tak tylko, żeby przełamać troszeczkę tą świeżą zieleń na taką bardziej taki stepowy wygląd, ponieważ to jest mega ważną sprawą. Są to zwierzęta, które nie lubią zbyt wilgotnego klimatu. Kurde, a teraz najlepsze. Teraz rzucamy liście. Trochę kory. Podsypiemy trochę kory. Oczywiście robi się przy tym dosyć spory Dobra, dorzucimy trochę kory. Ona doda nam takiej... myślę, że dosyć fajnego uroku. Słuchajcie, terrarium mamy już prawie skończone, ale nie powiedziałem wam jeszcze kilku ważnych rzeczy o tym gatunku węży. Lampropeltisy, czyli węże mleczne. Ogólnie dlaczego mleczne? Dlaczego nazywają się nawet z angielskiego milk snake? Kurde, słyszałem wiele pogłosek. Ponoć pierwsi europejscy osadnicy, którzy dotarli do Ameryki Środkowej, widzieli, jak ten wąż
trzyma za sutka krowę. I myśleli, że pije mleko, dlatego nazwali je właśnie wężami mlecznymi. Najprawdopodobniej była to jakaś taka sytuacja, gdzie krowa może nadepnęła na węża, on chciał ją ugryźć i ugryźć w tak niefortunny sposób właśnie, że oni myśleli, że on to mleko pije, ale pobieranie pokarmu z piersi przynależy tylko i wyłącznie do ssaków, węże tego nie robią, ale już się tak przyjęło, wąż mleczny, więc też tak mówimy, spolszczona nazwa. Lancetogów jako druga nazwa, która występuje w obiegu. Kurczę, tutaj słyszałem też taką opinię, że ona jest tak jakby nadana przez majestatyczność tego węża. Z racji tego, że w naturalnym środowisku on się posila innymi gadami, jaszczurkami, a także innymi wężami, nawet tymi jadowitymi, na których jad jest uodporniony, dodaje mu takiej majestatyczności. Dlatego lancetogów, myślę, że dosyć fajna nazwa. W każdym bądź razie chyba najlepszą nazwą jest nazwa łacińska, czyli Lampropeltis Triangulum Nelsoni. Myślę, że ona najlepiej funkcjonuje. Słuchajcie, terrarium mamy już prawie gotowe. Teraz mała, taka mała zagwózdka. Ryż. Wsypiemy go tutaj, damy trochę pod korą, trochę pod miską. Ogólnie przysypiemy go. Przysypiemy ryżyk, schowamy, dosypiemy go w ogóle w kilku miejscach. Tak, żeby go nie było widać, żeby nam nie szpecił. A zaraz wam powiem, po co nam jest potrzebny właśnie ten ryż. Dobra, jedziemy. Układamy miseczkę z wodą. Troszeczkę ją delikatnie przykopiemy. I tak się prezentuje terrarium. Myślę, że jest git. Jeszcze je delikatnie zrosimy całe, zanim wpuścimy zwierzaka. Troszeczkę deszczu nie zaszkodzi. Nalejemy już trochę wody do miski. Słuchajcie, tak się prezentuje oświetlone terrarium. Mamy wodę, mamy rośliny. Ogólnie nie dodałem jeszcze jednego bardzo ważnego składnika, ale o nim za chwilę. Najpierw powiem wam troszeczkę o tych przepięknych wężach. Po pierwsze, są to rewelacyjne węże na początek. One naprawdę bardzo dużo wybaczają, nie mają zbyt dużych wymogów, są bardzo aktywne i ciekawskie. Oczywiście, żebyśmy mieli z nich radość i żeby faktycznie one mogły, że tak powiem, cieszyć nas, żeby mogły z nami fajnie funkcjonować, trzeba je co jakiś czas wyciągać, tak? Żeby one nie zdziczały, żeby one wiedziały, że kontakt z człowiekiem niczym im nie grozi. To jest bardzo fajne. To węże z grupy węży właściwych są bardzo inteligentnymi wężami. Także one naprawdę bardzo dużo się uczą. Zresztą zobaczcie, jakie są ruchliwe, jakie są piękne. Zanim go wpuścimy, jeszcze kilka takich fajnych informacji. Mogę się cały świecić, bo tutaj jest naprawdę na hodowli mega gorąco. Ale wracając do tematu. Lampropeltisy są to węże, które występują głównie w Ameryce Środkowej i w Północnej.
Akurat Lampropeltis Triangulum Nelsoni, który jest bohaterem naszego dzisiejszego odcinka, zajmuje tereny głównie Meksyku właśnie i Ameryki Środkowej. Zobaczmy, czy mu się terrarium spodoba. Patrzcie, jak szuka. Widzicie tam w rogu czujkę. Zaraz jeszcze umieścimy emiter ciepła, który będzie dogrzewał do odpowiedniej temperatury. W ten sposób wygląda. On ma tutaj trzy dziuple. Na górze najcieplejsza, dwie zimniejsze. Te krople wody, no wiadomo, że teraz zraszały, tak? Dlatego one tutaj są, ale później już ich nie będzie, bo on jako tak o dużej wilgotności nie wymaga. Ale jest po prostu prześwietny. No i słuchajcie, czym byłoby bioaktywne terrarium bez aktywnych śmieciożerców? I tutaj wrzucimy teraz skoczogonki. Skoczogonki są to stworzenia, które dbają o czystość. One zjadają wszystkie organiczne odpadki. Także każda kupa, nawet wylinka, zostanie przez nich zjedzona. Więc tak naprawdę, jeżeli one się tutaj rozwiną, w tym terrarium, można sobie spokojnie pozwolić na to, żeby naprawdę nie sprzątać. To w terrarium będzie samowystarczalne i specjalnie dla mojej siostry, tak naprawdę, żeby nie było jakiejś spiny, to poza wymianą wody i karmieniem swojego pupila nie będzie tutaj najprawdopodobniej musiała nic zrobić. Zobaczcie sobie, jacy ruchliwi pracownicy. Bierzemy sobie i strzepujemy. I kolejna dawka. Zanim zamkniemy i oficjalnie uznam to terrarium za zakończone, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, pewnie was to ciekawi, bo mnie by przynajmniej ciekawiło na waszym wypadku. Po co był ten ryż? A oto jest odpowiedź. Ryż wrzuciłem po to, żeby skoczogonki, które tutaj właśnie wpuściłem, zanim coś się rozwinie, zanim wąż zrobi pierwszą kupę, zanim cokolwiek będą miały tutaj do zjedzenia, żeby mogły się czymś posilić. One bardzo fajnie hodowla ich bardzo fajnie rozwija się właśnie na ryżu. Ja jako karmę w hodowli takiej tych moich śmieciożerów, którą mam, którą wpuszczam do pająków, czy tak jak teraz do bioaktywnych terrarii, po prostu karmię ryżem. Naprawdę rewelacyjnie się to sprawdza. Dlatego ten ryż rozsypałem w kilku miejscach, żeby one sobie mogły go znaleźć i mogły się nim posilić, żeby nie spadły z głodu, zanim cokolwiek tutaj im trafi się do jedzenia.
Okej, terrarium mamy skończone. Zwierzak je w tym momencie eksploruje. Zresztą zobaczcie sami. Nie, to jest miniatur. Zwierzak je w tym momencie eksploruje. Także myślę, że mu się podoba. Mojej siostrze się podoba. Podoba się? Podoba. Pokaż łapkę. Także to najważniejsze, że obdarowanej osobie się podoba. Chociaż w sumie to za wszystko sobie zapłaciła, także... Ale ja wykonałem, to też jest ciężka praca. I mój prezent. Tak jak widzicie, jest terrarium. Zrobiłem je w stylu bioaktywnym. Jest to bardzo fajna alternatywa dla tych pojemników z trocinami, czy bez żadnych dekoracji. I w ogóle w ten sposób fajnie hoduje się węże, tak? Oczywiście, jeżeli macie ich dużo, jest to bardzo pracochłonne. Ale jeżeli macie ich mniej, jeden, dwa, czy kilka sztuk, to są naprawdę bardzo fajne rozwiązania. Bardzo estetyczne, dla węży na pewno bardzo fajne, no i też przyjemne dla oka, także to jest duży plus. Tyle na dzisiaj ode mnie. Trzymajcie się, życzę miłej soboty i do zobaczenia w następnym odcinku. Wiadomo, Snake Bar. Hej!